Podzwonku. Rozmowy z ciałem. Pedagogicznym. Dzień dobry lub dobry wieczór. Wszystko zależy od tego, kiedy nas słuchasz. Nazywam się Kasia Pijanowska, a to jest podcast Podzwonku, w którym oddajemy głos osobom pracującym w szkole. Temat odcinka to jak dogadać się z rodzicami uczniów i uczennic. Rozmawiamy o relacjach, o tym, jak zapobiegać nieporozumieniom, których w szkole jest coraz więcej, rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie, kiedy brakuje wsparcia w szkole i gdy ponoszą nas emocje. Naszą gościnią jest Katarzyna Olejnik, dyrektorka Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewskiej w Lublinie, trenerka edukacyjna. Szkoli nauczycieli oraz dyrektorów w zakresie oceniania kształtującego. Kasia jest dyrektorką, więc jej perspektywa będzie dyrektorska, ale mam nadzieję, że równie istotna dla wszystkich nauczycieli i nauczycielek, które nas słuchają. Kasiu, witam cię serdecznie. Dzień dobry, Kasiu, ja też cię serdecznie witam. Docierają do mnie głosy z różnych miejsc, szczególnie z webinarium Odpornej Szkoły, że nauczyciele coraz częściej mówią o tym, że jest dużo trudnych sytuacji z rodzicami. Czy masz podobne doświadczenia? Czy obserwujesz, że takich sytuacji jest więcej niż kiedyś? Bardzo zastanawiałam się nad odpowiedzią na to pytanie i ponieważ bardzo chciałabym odpowiadać prawdziwie i szczerze, to oczywiście to jest moja tylko intuicja, ale tak, mam takie poczucie, że takich sytuacji jest więcej. Być może też wszyscy mamy takie poczucie, ponieważ wydaje mi się, że kiedy już dochodzi do trudnej sytuacji, to znacznie częściej niż kiedyś zdarza się, że ona jest może nie ekstremalna, ale znacznie bardziej poważna, związana z bardziej gwałtownymi emocjami niż kiedyś. Czy to są emocje rodziców, czy również nauczycieli i nauczycielek? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo moim zdaniem te emocje są po obu stronach. I z jednej strony są po stronie nauczycieli. Mam takie poczucie, że żyjemy w Polsce, a zwłaszcza w polskiej edukacji, w takiej kulturze braku informacji zwrotnej. I w efekcie jest tak, że właściwie każda uwaga jest odbierana przez nas nauczycieli negatywnie, ponieważ z naszej perspektywy oznacza atak na nasz profesjonalizm czy nasze kompetencje i to jest po stronie nauczycieli. Ale jeżeli chodzi o rodziców, myślę, że też jest w nich dużo emocji związanych bardzo często z czymś, co wydawałoby się niezwykle dobre i niezwykle słuszne, a mianowicie z zaufaniem do dzieci. I to zaufanie bywa u rodziców naprawdę stuprocentowe. To znaczy oni uważają, że to, co dzieci mówią, ich relacja jest opisem stanu faktycznego, rzeczywistości, co naprawdę nie jest możliwe w przypadku właściwie żadnego człowieka, a zwłaszcza człowieka tak młodego. A część badań też pokazuje, że uczniowie, zwłaszcza w wieku dojrzewania, uczą się bardzo szybko manipulowania nami dorosłymi i przestawiając granice, przesuwając je, wykorzystują taki brak komunikacji między nauczycielami a rodzicami po to, żeby przeforsować jakieś swoje interesy czy czasem ukryć swoje grzeszki. Myślę, że też ważny jest kontekst społeczny, bardzo ważny jest kontekst społeczny, ponieważ ja jestem córką dwojga nauczycieli, polonistki i matematyka i za czasów mojego dzieciństwa i młodości pamiętam, że w takich różnych rankingach społecznego zaufania czy rankingach autorytetów, nauczyciele, ten zawód był w pierwszej trójce. Teraz naprawdę obserwujemy realny kryzys zaufania do edukacji i do nauczycieli. I to jest zarówno przyczyna, jak i skutek nasilonych konfliktów między rodzicami a nauczycielami. Czy w takim razie z poziomu szkoły, z poziomu dyrektora, dyrektorki, nauczycieli jesteśmy w stanie jakoś zapobiegać tym sytuacjom? Jesteśmy w stanie próbować im zapobiegać, Kasiu, moim zdaniem, i możemy je niwelować, ale nie sądzę, żeby było możliwe ich wyeliminowanie. Możemy zmniejszać nasilenie, to jest pierwsze, a drugie to jest to, że możemy pracować nad tym, że
gdy dojdzie do sytuacji konfliktowej, to możemy wyjść z niej nieporanieni i z dobrym rozwiązaniem. I moim zdaniem i ta jedna strona, i druga, i jedno działanie, i drugie są naprawdę bardzo dobre. Myślę, że takie nastawienie do tego, żeby w ogóle wyciszać wszystkie konflikty i zupełnie je wyeliminować z przestrzeni szkolnej, po pierwsze, to jest niemożliwe. A po drugie, każdy konflikt i każda różnica zdań jest szansą, jeżeli dobrze to przepracujemy i dobrze z tego wyjdziemy. I teraz ja myślę, że można by to streścić w trzech hasłach: szczerość, otwartość i partnerstwo. I oczywiście teraz wszyscy, którzy nas słuchają, to się uśmiechają bardzo i myślą sobie, że to takie okrągłe słowa, takie pojęcia, które koniecznie trzeba wypełnić treścią. I ja właśnie postaram się je treścią wypełnić. Myślę, że po pierwsze, to jest ważne, żeby stworzyć w szkole kulturę przyznawania się do błędu. Miewam takie sytuacje, że dzwoni do mnie, czy przychodzi nauczyciel i mówi: Kasia, chyba mnie poniosło. Zrobiłem to i to. I to czasem są jakieś przekroczenie granic uczniowskich, na przykład związanych z tym, że niektórzy z nas są po prostu prędcy w słowach. I wtedy siadamy i zastanawiamy się, co z tym zrobić. I najczęściej chciałabym powiedzieć, że wspólnie do tego dochodzimy, ale to nieprawda, bo po prostu dochodzą do tego wniosku nauczyciele, że najlepiej po prostu pójść, pogadać z dziećmi i po prostu je przeprosić. Czasem też zdarza się tak, pamiętam taką sytuację, ona mnie bardzo poruszyła, kiedy jeden z moich nauczycieli, włosistów, przyszedł do mnie i powiedział: Kasia, chcę ci powiedzieć, że właśnie mnie poniosło, niezbyt ładnie nazwał w nerwach ucznia ze swojej grupy. I ja mówię: no dobra, i co zrobiłeś? I on odpowiedział: zebrałam ich na koniec lekcji i po prostu powiedziałem, że nie powinienem się tak zachowywać i przy wszystkich przeprosiłem tego ucznia. I to jest moim zdaniem pierwsza rzecz, którą my możemy zrobić jako nauczyciele, to znaczy dostrzegać sytuacje, w których rzeczywiście przekroczyliśmy granice i umieć potocznie rzecz ujmując wziąć to na klatę. Ale po drugie, myślę, że bardzo ważne jest budowanie autorytetu nauczycieli, pokazywanie ich jako ekspertów, nie zgadzanie się na to, by rodzice decydowali o tym, czy pouczali nas o tym, jak należy uczyć, jak je stosować metody, bo oczywiście to jest bardzo ważne, żeby rodziców wysłuchiwać i wiedzieć, słuchać ich po to, żeby rozumieć, gdzie się nie zgadzamy albo gdzie się nie rozumiemy, bo też bardzo często jest tak, że rodzice po prostu pytają. I to jest następna sprawa, budować autorytet nauczycieli, ale jednocześnie nie uznawać każdego pytania rodzica za atak, bo to pytanie naprawdę może wynikać z niewiedzy albo z niezrozumienia. To jest możliwe, bo często, gdy jesteśmy w jakiejś rzeczywistości, a my nauczyciele jesteśmy w rzeczywistości szkolnej, wydaje nam się, że wszystkie nasze działania, decyzje są absolutnie dla wszystkich zrozumiałe. Naprawdę tak nie jest. Pamiętam znowu taką sytuację, kiedy rodzice przyszli rozmawiać o metodach stosowanych przez jedną z polonistek, twierdząc, że ona za mało z dziećmi pisze. I jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, to okazało się, że ona ćwiczy pisanie właściwie nieustannie. Tylko, ponieważ dzieci mają problem ze sformułowaniem długiej formy, to ona rozkłada to na małe elementy. Czyli najpierw uczy pisania wstępu, potem budowania argumentacji, potem pisania zakończenia, a dopiero potem te klocki składa w całość. I jak zaczęliśmy o tym rozmawiać i jak pokazaliśmy rodzicom, jaka za tym stoi myśl, jaka za tym stoi intencja, to okazało się, że oni tak naprawdę nie mieli do nas pretensji, tylko po prostu martwili się o to, że ich dzieci nie ćwiczą wystarczająco
umiejętności tak ważnej w edukacji polonistycznej jak pisanie. I jak się dogadać? Myślę, że jeszcze jedno jest bardzo, bardzo ważne. To jest to, żeby spotykać się z rodzicami w różnych sytuacjach. Bo wyobraźmy sobie, że mamy taką sytuację, że rodzic spotyka wychowawcę swojego dziecka tylko i wyłącznie w sytuacji wywiadówki, tak zwanej wywiadówki. Brzmi to jak częsty przypadek. Spotykamy nauczyciela tylko na wywiadówce. To jest też mój przypadek. Prawda? To się zdarza. I teraz jesteś najprawdopodobniej w takiej sytuacji, że siedzisz w ławce. Oj tak, siedzę w ławce jak uczennica. Od razu przypomina mi się moja szkoła. No właśnie, siedzisz w ławce jak uczennica, naprzeciwko ciebie stoi nauczycielka, która przekazuje różne informacje. I ten transfer bardzo często jest jednostronny. To znaczy różne informacje płyną z tej wyobrażonej katedry. I myślę, że zróżnicowanie form spotkań z rodzicami bardzo pozwala budować płaszczyznę porozumienia i przede wszystkim budować relacje. I chętnie Ci opowiem, jak to zrobimy w tym roku w naszej szkole, bo ten model przebudowaliśmy wspólnie i jestem tak dumna ze swoich nauczycieli, przede wszystkim z wychowawców, a jeszcze bardziej przede wszystkim z wychowawczyń, bo mam 23 wychowawczynie i jednego wychowawcę i jestem z nich tak bardzo dumna z tego, co wspólnie ustaliliśmy. Po pierwsze, w zeszłym roku pilotażowo, a w tym roku już dla wszystkich klas wprowadzamy 2 razy w roku spotkania trójstronne, czyli rodzic będzie się spotykał z wychowawcą w bardzo kameralnej, intymnej, myślę, że mogę tak powiedzieć, intymnej sytuacji, w której uwaga i rodzica, i nauczyciela będzie poświęcona tej osobie, która jest w szkole najważniejsza, czyli uczniowi. I to jego potrzeby, jego mocne i słabe strony, jego obszary do pracy mają na tym spotkaniu wybrzmieć. Tak sobie zaplanowaliśmy, że w listopadzie będziemy mówić o zasobach, a w marcu będziemy się zastanawiać, jakie są wyzwania i jak im podołać. I to jest jedna rzecz. Po drugie, już w zeszłym roku zdecydowaliśmy o tym, że wywiadówka, znowu, to jest niesamowite, jak ten język naprawdę we mnie tkwi, a więc nie wywiadówka, ale spotkanie z rodzicami nie może mieć takiej formy, że czytamy prezentację. I właśnie jesteśmy jako wychowawcy czytaczami slajdów. Wychowawcy wiele razy mówili mi o tym, że to jest taka sytuacja trochę bez sensu, bo przecież to są informacje, które ja wysyłam do rodziców co miesiąc. One są na stronie szkoły, w kalendarzu szkolnym i że oni nie chcą być tylko transmitterami tej informacji, nie chcą być taką panią prezenterką w telewizji. I dlatego w zeszłym roku zdecydowaliśmy się na to, że podczas spotkań z rodzicami zrobiliśmy takie mini warsztaty, które napisali moi wychowawcy i na każdym poziomie, w każdej klasie to były inne tematy, na przykład w klasach pierwszych wspieranie samoorganizacji pracy dzieci, w klasach drugich wspieranie dzieci w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji oraz radzeniu sobie z nimi, a z kolei w klasach szóstych budowanie wspólnego przekazu rodziców i nauczycieli, tak żebyśmy mówili jednym językiem. I to była gigantyczna praca. Myślę, że też duży stres, bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni jako nauczyciele, jesteśmy nauczeni tego, żeby prowadzić zajęcia z dziećmi. I poprowadzenie takiego mini warsztatu z rodzicami to jest na pewno wyjście ze swojej strefy komfortu. Na 100%. Ale jednocześnie reakcja rodziców, ich zadowolenie z tego, że właśnie wreszcie rozmawiamy o ważnych sprawach na tych spotkaniach. Myślę, że to wynagrodziło nauczycielom ten trud, który ponieśli i ten czas, który włożyli w to działanie. Myślę, że też ważne jest, żeby się spotykać w sytuacjach mniej formalnych, takich jak, nie wiem, spotkania świąteczne, pikniki rodzinne, gdzie możemy trochę na moment wyjść z tej roli
trochę właśnie przestać być na katedrze i po prostu poświęcić ten czas na budowanie relacji, bo mamy wspólne dzieci z rodzicami do nauczenia i do wychowania. Kasiu, słucham cię i sobie tak myślę, co ma zrobić nauczycielka, nauczyciel, który nie ma takiej dyrektorki, która nie zaproponowała spotkań trójstronnych, która raczej nie dopuszcza, w ogóle może jeszcze nawet nie wie, że z rodzicami można poprowadzić warsztat o wspólnym froncie. Czy jest jakiś sposób, jak nauczyciele i nauczycielki mogą zacząć inaczej pracować w swoich szkołach, jeśli jeszcze nie otrzymali wsparcia od swoich dyrektorów i dyrektorek? Zanim ja odpowiem na to pytanie, to powiem, że ja nie sądzę, żebym była jakąś wyjątkową dyrektorką. Naprawdę myślę, że jestem dyrektorką lojalną bardzo. Bardzo lojalną wobec nauczycieli, ale mam też trudne momenty w swojej dyrektorskiej historii, które mnie nauczyły tego, że właśnie tę lojalność i to, że po prostu jesteś porządnym człowiekiem, trzeba ludziom pokazywać, bo oni nie mogą się tego domyślić, jeżeli tego nie pokazujesz. Więc to jest to jedno zastrzeżenie. Ale jeśli ktoś jest w takiej szkole, w której czuje, że nie realizuje swoich potrzeb, jeżeli chodzi o kontakty z rodzicami, nie ma takiego klimatu, to ja zaczęłabym od szukania jednej osoby, która chciałaby coś w tym obszarze pracy szkoły zmienić. Bo jak znajdziemy jedną osobę, to już będzie para. A para to już jest dwoje ludzi, którzy mogą się wspierać wzajemnie i mogą wspólnie przedstawiać swój pomysł i to naprawdę znacząco zwiększa siłę ich głosu. I jakbym znalazła tę jedną osobę, to wtedy bym poszła do dyrektorki czy dyrektora, bo to naprawdę myślę, że w 90% są normalni ludzie, którym mógł jakiś pomysł nie przyjść do głowy, ale może, jeżeli zostanie im pokazany, to może się nim zachwycą. To jest taka rzecz, która mi przychodzi do głowy. Myślę też, że jeżeli pracujemy w szkole, to będzie trochę brutalne to, co powiem. Mogę, Kasia? Oczywiście, w razie czego się wytnie. Myślę, że jeśli pracujemy w szkole, bo nie ukrywajmy, są i takie, w której nie pasuje nam styl, model przywództwa, nie pasuje nam profil tej szkoły, jest niezgodny z naszymi wartościami, to zmieńmy szkołę. Myślę, że nauczyciele są w tej chwili w takiej sytuacji zawodowej, zwłaszcza w dużych miastach, że mogą myśleć o wyborze placówki, która o nich zadba. Nie bać się zmiany. Nie bać się zmiany, tak. Nie bać się zmiany i nie bać się właśnie mieć swojego zdania, swojego pomysłu, nie chować tego pomysłu w środku, tylko pokazywać innym i właśnie wtedy albo ktoś się tym zachwyci, albo ktoś to weźmie i poniesie dalej i wtedy jest super, bo taki nauczyciel ma poczucie: ojej, zmieniłem moją szkołę. Albo jeżeli natrafiam na pustkę, natrafiam na przepaść, to poszukać miejsca, w którym ktoś mnie przygarnie z otwartymi rękami. Kasiu, mówiłaś przed chwilą, na samym początku poprzedniego pytania, o lojalności, że jesteś dyrektorką lojalną. To otworzyło mi wątek, o którym też często mówią nauczyciele i nauczycielki, czyli ten komunikacyjny trójkąt, jeśli nie komunikacyjny klincz, pomiędzy rodzicem, nauczycielem, a dyrektorem, dyrektorką, nauczycielką, mamą, tatą. Często nauczyciele mówią o tym, że rodzic omija ich w komunikacji i od razu jest pod drzwiami dyrektora, dyrektorki. Jaka jest w tym trójkącie, żeby nie używać słowa klinczu, rola dyrektora? Na pewno, Kasiu, tak jest. Tak się zdarza zdecydowanie za często, że rodzice szukają rozwiązania od razu u dyrektora, dyrektorki. Ja mam takie doświadczenia. I myślę, że wiele razy z takiego pośpiechu zachowałam się tutaj nie do końca właściwie, bo wydaje mi się, że absolutnie pierwsze podstawowe pytanie powinno brzmieć, czy pan, pani rozmawiał już z nauczycielką, wychowawczynią, psycholożką i
przy odpowiedzi nie powiedzieć, że no nie możemy w tym momencie rozmawiać, chyba że w szerszym gronie, chyba że spotkamy się w tym trójkącie, o którym mówisz. Zdarzyło mi się na pewno nieraz, przy czym raczej z nieuważności i z pośpiechu i z takiej chęci rozwiązania sprawy tu i teraz i zamknięcia jej. Na pewno zdarzyło mi się nie dotrzymać tego, o czym mówię, ale myślę, że to jest istotne, żeby nauczycieli w takiej sytuacji do głosu dopuszczać. I ty nazwałaś to, Kasiu, klinczem i się wycofałaś trochę z tego sformułowania, a ja myślę, że to jest niestety dobre słowo. Można też powiedzieć, że jest się między młotem a kowadłem. I często jest tak, że sprzeczne się ścierają tu interesy. Bywa tak, że interes ucznia, rodzica jest sprzeczny z interesem szkoły jako instytucji. A druga sprzeczność pojawia się często w takiej sytuacji, że pracownik oczekuje od nas obrony, nauczyciel oczekuje, że staniemy za nim murem. Ja wiele razy słyszałam to sformułowanie, a my mamy jakąś ocenę tej sytuacji, która nie pozwala nam tego zrobić. I myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby nie używać słów zawsze i nigdy. To znaczy, że dyrektor zawsze stoi murem za swoim pracownikiem. Albo dyrektor, dyrektorka nigdy nie powinien się ugiąć przed oczekiwaniami rodziców, bo może się tak zdarzyć, choć moje doświadczenie jest takie, że jest to niezwykle rzadkie, ale może się tak zdarzyć, że dziecku ze strony nauczyciela dzieje się realna krzywda. I w takiej sytuacji, moim zdaniem, najważniejszy jest interes tej osoby najbardziej bezbronnej i tej, dla której została powołana do życia taka instytucja jak szkoła, czyli dziecka, czyli ucznia, uczennicy. I ja właściwie w ankietach od rodziców zawsze czytam, że ja zawsze staję po stronie nauczycieli. A w ankietach od nauczycieli czytam, że za często staję po stronie rodziców. I to jest właśnie klincz, Kasia. To jest właśnie właściwie nierozwiązywalny dylemat i można tylko zaufać swojej intuicji, jakimś kompetencjom, empatii, na tym się oprzeć. Czuję, że dyrektor, dyrektorka powinien mieć olbrzymie kompetencje psychologiczne, takie międzyludzkie. Jednocześnie bardzo często osamotniony w tej roli powinien mieć dużą grupę wsparcia. Tak, na oba pytania tak. I te kompetencje, z mojego doświadczenia wynika, że te kompetencje to jest coś, co wykuwa się w boju. I że większość z nas, a przynajmniej mówię o sobie, jak zaczyna tę pracę, to na pewno nie ma tych kompetencji na tym poziomie, którego wymaga sytuacja. I dla mnie taką podstawową kompetencją dla dyrektora to jest niesłuchanie tego tylko, co ludzie mówią, ale zaglądanie pod podszewkę, odkrywanie interesów, emocji, potrzeb, które stoją za stanowiskiem, które ludzie przedstawiają. Bo na przykład spróbujmy sobie wyobrazić, że przychodzi mama i mówi: nauczycielka jest niesprawiedliwa, moja córka się właściwie cały czas uczy, a ciągle dostaje trójki. I to może oznaczać wszystko tak naprawdę. Może oznaczać, że ta mama się boi, że córka sobie nie poradzi w życiu, że może coś z nią jest nie tak, skoro tyle się uczy, a nie ma wyniku. Może być też tak, że widzi frustrację swojego dziecka i po prostu cierpi. Ale może być też tak, że w rodzinie są bardzo ważne wyniki i odczuwa wstyd w momencie, kiedy nie może powiedzieć, że jej córka te wysokie wyniki osiąga. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby słyszeć emocje i potrzeby rozmówców i nauczycieli i rodziców. Tak bardzo empatycznie słuchać i nie oceniać. Bardzo długo się tego uczyłam, bo ja jestem dosyć prędka w osądach. Ale te 13 lat, w której jestem dyrektorką, bardzo spowolniły tę moją prędkość. Bardzo ją zmniejszyły.
I myślę też, że potrzebujemy jako dyrektorzy, dyrektorki takich kompetencji zarządzania konfliktem werbalnym. To znaczy, może się zdarzyć tak, że siedzi przy stole kilkoro ludzi, na przykład powiedzmy rodzice skonfliktowanych uczniów, dwie wychowawczynie tych uczniów, ja, psycholożka, i emocje są bardzo, bardzo silne i właściwie jeżeli się chociaż na sekundę odpuści w tym momencie i jeżeli się tak komunikacyjnie nad tą sytuacją nie zapanuje, to ludzie mogą wyjść z tego mocno poranieni, mogą paść słowa, których rozmówcy będą następnego dnia albo nawet za godzinę bardzo żałowali. Mnie się to najczęściej udaje, ale mam w pamięci taką sytuację, kiedy nie byłam w najlepszej kondycji i jakoś nie zareagowałam w odpowiednim momencie i naraziłam swoją nauczycielkę na naprawdę bardzo niemiłe uwagi rodziców i straszny miałam z tym dyskomfort później. A wynikało to po prostu właśnie z gorszej kondycji, jakoś z chwili nieuwagi. Tutaj ta uważność jest niezwykle ważna. I powiedziałaś też, Kasia, o wsparciu. I to jest bardzo ważne oczywiście, żeby mieć wsparcie w rodzinie i przyjaciołach, to jest jasne, ale też bardzo ważne, żeby mieć wsparcie profesjonalne. To znaczy dyrektorów, dyrektorki, z którymi możesz różne rzeczy przegadać, z którymi możesz wymienić się doświadczeniem i możesz ich zapytać o radę. I też super, że są różne instytucje, takie jak Centrum Edukacji Obywatelskiej, które stwarza platformę do właśnie takiej wymiany i można z takich narzędzi, które oferujecie, korzystać. Kasiu, czuję, że otworzyłyśmy bardzo wiele wątków. Mówiłyśmy o wsparciu, o empatycznym słuchaniu, o uważności, o domykaniu albo nieotwieraniu wielu sytuacji z rodzicami, też o wchodzenie w buty rodziców i nauczycieli w roli dyrektorskiej. Czuję, że te wątki będziemy kontynuować. Bardzo Ci dziękuję. Kasiu, ja też bardzo dziękuję. Miło było wspólnie z Tobą myśleć nad tym niezwykle ważnym tematem. Dziękuję Ci bardzo. Jeśli zainteresował Cię temat spotkań trójstronnych, więcej informacji znajdziesz na stronie pomagajsieuczyć.co.org.pl. Zapraszamy także rady pedagogiczne do udziału w warsztatach Indywidualne spotkania z rodzicami i Jak skutecznie współpracować z rodzicami. Linki znajdują się w opisie odcinka. Scenariusz i prowadzenie Kasia Pijanowska. Produkcja Ola Żaczek-Świstak. Wsparcie projektu i promocja Bartosz Marzec. Realizacja Grzegorz Leczkowski, Studio Pod Dębem. Podcast Po Dzwonku powstaje w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy największą w Polsce edukacyjną organizacją pożytku publicznego. Proponujemy nauczycielom i nauczycielkom nowe metody nauczania. Pomagamy podejmować z uczniami i uczennicami ważne społecznie tematy. Nasze rozwiązania opieramy na prawie 30-letnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i współpracy z praktykami. Trwa rekrutacja do bezpłatnych projektów dla nauczycieli i nauczycielek. Wejdź na co.org.pl/programy i zapisz się już dziś.